No cześć. Zaczynamy planszę szóstą. Sytuacja przedstawia się bardzo ciekawie. Mamy do dyspozycji teraz miasto, już wybudowane miasto. Mamy to miasto obronić przed atakami naszego przeciwnika. Pierwszym zadaniem to jest w warowni mamy zbudować mały oddział. Tu jest warownia. Mały obóz wojskowy. Duży obóz. Spróbujmy duży obóz. Go tuż za murami miasta. Zobaczmy. No, spróbujmy go umieścić. Tuż za murami miasta, czyli na przykład... Czyli na przykład tutaj. Dobra, ruszył. Dobra. Okej. Zobaczmy, jak to jest sytuacja w naszym mieście. Mamy nadwyżkę, jest fajnie. Pogoda jest niesprzyjająca, więc to jest pewna tutaj przeszkoda. Ale w tej planszy to będzie chyba głównie walka. Zobaczmy zaraz, co tutaj się wydarzy. Okej, tu jest jakaś ewakuacja. Mamy jakiś okręt? Mamy. Dobra. Now enter the encampment so you can learn how to lead the troops. Okej, tu mamy samouczek walki. Okej. No to tu jest proste. Okej. Na południowej części wyspy. Okej, południe. Okej, nie ma sprawy. Zbudujemy tam zaraz. Gdzieś tutaj, tak? Dobra, przenieśmy sobie na południe. Tutaj będzie pierwsza bitwa prawdopodobnie, więc tutaj sobie przeniesiemy. Dobra, ruszyły nasze okręty. Że nasi żołnierze ruszyli. Emil czeka na ciebie. Tak, żołnierze, który dowodzi kardynał Lucius, zbierają się na jednej z wysp. Okej. To płyniemy po nich po prostu. Mamy tylko po prostu odebrać ludzi stąd. Zaraz ich zabierzemy. Trochę tutaj ten deszcz przeszkadza. Okej. Okay. I wracamy. Dobra. Rebuild the old city wall so that the population can barricade. Okej, mury miasta i dwie wieże. Zobaczmy, gdzie tutaj to jest. Aha, faktycznie. Tu brakuje murów. Zbudujmy sobie tutaj mury obronne. Gdzie je tutaj mamy? Wieża strażnicza. O, mury miejskie. Okej. Teraz to zrobimy. Okej. Uratowani, ewakuowani. Dobra. Dobra, mury uzupełnione. Dobra, zbuduj wieże strażnicze, tak? No, nie ma problemu. Gdzie jakiś ten? Nie ma jakichś tutaj wskazówek, ale zobaczmy, gdzie jest ich najmniej. No, może damy jedną tutaj. Jedną tutaj. A, potrzebujemy więcej kamienia. Zobaczymy, czy wszystkie nasze zasoby są produkowane. Nie, no to tu możemy spokojnie jeszcze. Możemy tutaj jeszcze wyprodukować. Może zdążymy tutaj jeszcze troszeczkę. Dobra. Obozy. Mhm.
dodatkowe obozy. Dobra. Zbudujemy dodatkowe obozy. Zobaczmy, jak to jest sytuacja. Mały obóz wojskowy. Może tutaj. I tutaj jeszcze jeden obóz. Zbudujemy zaraz. Najpierw jeszcze tą wieżę strażniczą musimy tutaj zbudować. 5 kamieni, a to już niedługo. O, jest. No, może tutaj nawet. Dobra, za 6 minut kolejny atak. No zobaczymy, jak to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zbuduję tu jeszcze jeden. Okej, mamy pierwszy atak, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Statek jest tutaj, ja go tu przesunę. Nie wiem, czy on będzie brał udział w walce. Spróbuję też tutaj zbudować jeszcze jakąś wieżę strażniczą. O, może tu. I tu. I jeszcze może jedną tutaj. No, zobaczymy, jak to się tu będzie sprawowało. To powinno wystarczyć na razie. Ok, zadanie główne. Mamy po prostu obronić. Ok, mamy po prostu obronić tą wyspę. No, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Za chwilę pierwsza w tej rozgrywce bitwa naziemna. Morskie bitwy już były oczywiście, no atak na statki to nic nowego. Za chwilę będzie pierwsza bitwa naziemna. Zobaczymy, jak to tutaj się skończy. Została minuta i zobaczymy. Sam jestem ciekawy, dawno już w to nie grałem. Więc zobaczmy, jak to będzie tutaj wyglądało. Skoro pierwszy atak będzie stąd, to może przeniesiemy jeden jednak. Jednak jedną tutaj bazę. Tutaj. Dobra. I czekamy na chłopcy. Ale chłopcy czekają na atak. Płyną już okręty. W sumie mógłbym je zaatakować chyba. A jednak nie, muszę się wycofać. Dobra. Okej. What's your command? One of these will paralyze our food supply to demoralize us. Relocate the fishermen's huts to the beach in the north. It is safe for them. Chaty rybaka, nie ma sprawy. Za chwileczkę to zrobimy. Tylko tu musimy zbudować. A ty wieśniak, zagrody, no. Magazyn. Zbudujmy sobie tutaj chatę. Obóz. Przeniesiemy sobie obóz. Też tutaj. Dziesięć ton prowiantu mamy zbudować, za chwileczkę. O, jest magazyn prowiantu. O, to może być powiedzmy nawet tutaj. Okej, dobra.
Tutaj walczą nasze oddziały. Dobra, prowiant tam jest budować. Dobra, to zaraz się tym zajmiemy. Zobaczmy, jak tutaj nasz... Tu się przemieścimy jeszcze. Fire is raging in your settlement. The enemy is advancing into your territory. We're ready. Dobra. One of your buildings is being attacked. Ready. On the way. Przemieszczamy się. Ready. Okej. I zobaczmy, jak to tutaj będzie. The enemy is about to take one of your trade buildings. Dobra, tutaj jest na razie z wygrana. Nowych tłoczni na północny zachód. Okej. Ale myślę, że tutaj jeszcze uda się wygrać może. Tu jest bitwa. Mają duże szanse. Dobra. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja się rozwinie. Oczywiście, no musimy tutaj posłuchać, raz zobaczymy. Nowe tłocznie zbudować, zaraz to zrobimy. Nie ma z tym żadnego problemu. Możemy je postawić na przykład tutaj. Na szybko tutaj robię, bo tam nie chcę przegapić żadnych istotnych. One of your buildings is being attacked. Production has been disrupted. Dobra. Duże szanse na zwycięstwo. Nowe tłocznie. Dolina na północny zachód. A, i to miałem po drugiej stronie zbudować te tłocznie. Czyli tutaj. Dobra, zaraz to naprawimy. Trzy tłocznie. Dobra, zrobimy... Zbudujemy je tutaj. Raz. Dwa i trzy. Okej. Okay. Tłocznie są. Cydr będzie produkowany. Nawet dobrze może się stało, bo... Dobra, to mamy zwycięstwo. To możemy zaatakować ten drugi obóz. Także niech ty atakuje. Dobra. Ja tu jeszcze... Tak korci mnie tutaj zbudować duży... O! Dużą stocznię. O, mamy po
po naszej stronie Barnabę. Dobra, tu musimy poprosić koniecznie... Aha. Tu musimy otrzymać wsparcie. Ja tu jeszcze przesunę troszeczkę niżej. Dobra, i tu zbuduję jeszcze może wieżę. Faktycznie ona się fajnie przydała, ta wieża. Mamy dwa okręty. Czy tu możemy coś zrobić? Nie, nic. Dobra. Dziesięć ton prowiantu musimy wyprodukować. Potrzebujemy 15 aż piwa. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja z tym piwem. No, nie jest dobrze. Sytuacja się zaognia. No. Mam tylko taką planszę, gdzie jest bitwa. Teraz jest bitwa morska. Rzadkie to jest Anno. Muszę uzupełnić. Potrzebuję 15 ton piwa. Muszę zbudować. Jak mam to zrobić? Co tu się dzieje? Wszędzie się wszystko rozsypuje. Dobra, pierwsze potrzebujemy tak. Ogród zakonny. Akurat taka... Ogród zakonny, bo on produkuje chmiel. Chmiel, tak, produkują chmiel. Do piwa potrzebny jest jeszcze ferma zbożowa, jest potrzebna. Zobaczę, jaka to sytuacja. Tak, nie ma w ogóle pszenicy, nie ma chmielu i nie ma pszenicy. Więc potrzeba pszenicę i fermę zbożową. I teraz jeszcze. Tutaj może się to uda. Może uda się nam kupić piwa dużo. Może nam się uda kupić trochę futer. No zobaczymy, jak to będzie. Piwa możemy więcej kupić. No może to się uda. To jest taka sztuczka. No spróbujmy, czy coś tutaj z tego wyjdzie. Tu jest chyba ok. Możemy też kupić. O, co tu jeszcze mamy? Jakieś zapotrzebowanie na coś, okulary, jakieś inne rzeczy. Na to wszystko przyjdzie pora. Czemu tutaj nikt nie odbiera tego towaru? Aha, bo jest tylko jeden oczywiście budynek. Dobra. Tu się sytuacja troszeczkę już zagmatwała. No, ale spróbujmy tu jeszcze coś zrobić. Grunt, że na razie jesteśmy na to przygotowani, na wszystko chyba. 15 ton piwa. To nie będzie łatwe zadanie. Ja to próbuję w tym deszczu zlokalizować produkcję piwa, ale nie widzę nigdzie. O, tu może być gdzieś. Tu jest dużo pszenicy. Jest tutaj. Browar zakonny. Ale na razie i tak nie mamy... Aha, jest tutaj. Środkowy magazyn. Ajajaj. Północy, okej. Okay. Na północ, okej. Okay. Zbudujmy sobie na północy nowy magazyn.
Enemies have destroyed one of the ships. My vision was... Dobra, to jest jedyne tutaj wyjście. The enemy is attacking one of your ships. Yes, sir. One of your ships has been sunk. What do you want us to do? Come on! Nothing can stop us! Tutaj bitwa trwa, najlepsze. Spróbujmy jeszcze jakiś obóz, może tutaj trebusz. Dobra, zróbmy sobie może duży obóz wojskowy i zbudujmy go też tutaj na dole. Niech on rusza. I tutaj mnie korci jeszcze tę wieżę jedną strażniczą postawić. No to się bardzo fajnie spisywała, więc to tutaj powinno rozwiązać parę problemów. Jeszcze zobaczę, czy piwo, czy mamy produkcję tego piwa w końcu, czy nie. Nie. Dobra, to musimy zrobić niestety dosyć nieprzyjemne tutaj zagranie, ale nie ma wyjścia, po prostu nie będziemy go dostarczać do... One of your buildings is being attacked. Your instructions? What do you want us to do? Dobra, tutaj jest ok. Your instructions? Bring them to their knees. Dobra, to powinno się udać też to zaatakować. Udało się. No, troszkę tutaj ucierpieliśmy na tym, ale nie jest chyba tak źle. Mają dużo szansę na zwycięstwo, więc to cieszy. O, to powinno tutaj przelać zwycięstwo, przesunąć zwycięstwo na naszą stronę. To też jest dobre. Warsztaty machin wojennych. Okej. Mamy takie coś? Warsztaty machin wojennych. Muszę to zlokalizować. Gdzie to jest? Aha, warsztaty machin wojennych, to jest tutaj to. The people are reporting to have seen men in black masks in the streets. Teraz wyszukiwanie szpiegów. To już takie na spostrzegawczość. Musimy ich zlokalizować. Jest tu ich trzech, widzę drugiego. Jeszcze jeden tutaj gdzieś jest. Jest. Aha. No to jest logiczne akurat. Dobra. You're trapped. I know. Just look at how Lucius's knights are rampaging among our warriors. That can only mean one thing. Podkop? Nie, nie będzie żadnego podkopu. Nie zdążą po prostu go zrobić. What's your command? Tu mamy jeszcze jeden obóz. Przesuniemy go sobie tutaj w to miejsce i zrobimy sobie tutaj
O. No to może na razie nie będziemy nic robić. Co tu się dzieje? O, budynek wroga, tak? Dobra. Gdzie jest mój duży okręt? To idziemy tutaj. Przesuwamy się. One of your buildings is under fire. I am the beginning. Lucius's troops are prepared. No spokojnie, to myślę, że jeszcze opanujemy. No nie, tu jest jeszcze jeden. Your instructions? Come on! Tu się to rozwinęło dosyć nieprzyjemnie, ale zaraz tutaj zbuduję jeszcze jeden okręt. Dobra, ruszyli. Jaka tu jest sytuacja? Niewielkie szanse. Musimy im tu pomóc. Dobra. Tu duże szanse na zwycięstwo. Udało się. Przesuwamy się teraz od razu z powrotem. Musimy tutaj naszych ludzi wspomóc. Dobra, się przesuwamy. Zobaczymy, jaka tutaj sytuacja jeszcze jest. Duże szanse na zwycięstwo, dobra. Jeszcze, czy mogę produkować? Nie mogę. Jeszcze nie mogę. Nie opuszczajcie tutaj mnie, koledzy, bo zaraz wrócimy do gry. Aha. Tutaj zniszczyli. A, tu jest jeszcze jeden. You defeated an enemy unit. Attention! We're ready. Nothing can stop us. Company march. Ready. Ready. I will wipe you off the face. Okay. Chyba sytuacja opanowana, chociaż nie wiem, nie wiem. Oj, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Dobra, tu musimy koniecznie wysłać nasze wojsko. Spróbujmy tutaj. Niestety tu musimy trochę podziałać. Już, już, spokojnie, nie opuszczajcie. Nie opuszczajcie mnie. Tutaj się przemieszczają. Mamy jakiś okręt w ogóle? Nie, nie mamy. One of your trade buildings has been reduced to rubble. Nie, myślałem, że uda się. Yes, sir. Show no mercy. Odbudujmy tutaj mur od razu. Trzeba tu szybko odbudować mury miejskie. Tu jeszcze też.
Także wydaje się, że jest ok. Tu muszę koniecznie zbudować stocznię. What do you want us to do? Company march. Dobra, to jest jeden okręt, drugi. What's your command? I spróbujmy wybudować ten prowiant i jednocześnie przywróćmy przywróćmy to piwo do menu. To powinno być dobrym ruchem. 5 drzewa. Dobra. We're standing by. You have won a battle. We're marching on. Your orders. Dobra, spróbujmy przemieść tą bazę. Ale tu musimy koniecznie zbudować, potrzebujemy więcej drewna. Nie wiem, czy tutaj było akurat drewno, ale w tej chwili go potrzebuję trochę. An enemy has defeated you in battle. Attention! I am the leader. What do you want us to do? Take no prisoners. We're ready. Run the enemy through. Your orders. What's your command? Dobra. To się tu powinno udać. Zobaczmy teraz, czy możemy już trybusza zrobić. Tak. Zbudujmy sobie trybusz tutaj. Dobra. I potrzebujemy... Jeszcze mi tutaj korci te wieże oblężnicze. To tutaj jest dosyć... Ale też wymaga drewna. Tu mamy jakiś statek, czy jakiś... Tak, tu mamy jeden obóz. Przesuńmy go sobie tutaj. Czy mamy jeszcze jakieś obozy? Dobra, tutaj jest produkcja cały czas. You have won a battle. Dobra. Yes, sir. To jest sukces. Bring them down. We're marching on. Fire is raging in your settlement. We're listening. What's your command? What do you want us to do? Come on! What's your wish? Dobra, zobaczmy, czy tutaj się uda coś... We're victorious. Czy tutaj się uda coś zrobić jeszcze? Jest trebusz. Take no prisoners. We're standing by.
Decamp! We're listening! Dobra, zobaczmy, jaka tutaj sytuacja. Duży obóz wojskowy. Wysyłamy go od razu tutaj. Jeszcze czy mogę tutaj... Cały czas te drewno, tam mam jakiś problem z tym drewnem. Że tutaj jeszcze tutaj zbuduję. Gdzieś tam mi to zużywają na te prawdopodobnie rozbudowę tutaj, czy powrót do... This city is slowly becoming at least modestly prosperous. Dobra, tu jest sytuacja. Cytru jest dużo, ale ryb nie mamy w ogóle. You have lost a battle. Already. Mow them down. Nothing can stop us. What do you want us to do? An enemy has crossed the border to your settlement area. Ready. Already. Dobra, musimy się przesunąć do tyłu. Fire is raging in your settlement. Give us your orders. Your instructions. Tu jest pewien problem. Don't worry about the city. It will be supplied by my ships. Just hold the key. Ready. Nothing can stop us! Your instructions? Ready! Dobra. You are a thorn in my flesh, which must be ripped out. Duże szanse, dobra. What's your wish? The visions are becoming clearer. This city is lost. It will fall. One way or another. We must flee. Yes, sir. One, two, one, two. Your instructions. Tutaj ciągle jest ten problem właśnie z tym drewnem. Nie mam żadnego statku i to jest pewien problem teraz. Tam straciłem trochę głupio ten okręt flagowy. To był, myślę, duży błąd. No ale radźmy sobie z tym, co mamy. Nie ma co tutaj marudzić na to. Tylko bardzo chętnie bym tu znalazł, co mi tutaj zużywa jeszcze ten... Co mi tutaj zużywa drewno. Musiałbym znaleźć rzekę. Jeżeli tutaj jest gdzieś rzeka, mogę też zwolnić tempo rozgrywki, tak jak teraz, naciskając minus oczywiście, to zwalniam. Tylko czy uda mi się dostrzec gdzieś rzekę, bo rzeka produkuje z drewna papier. Ale nie widzę rzeki nigdzie. Zaraz tutaj jeszcze zobaczę. You have lost a battle. Yes, sir. Dobra, chodźcie tu do mnie, koledzy. Zbudujmy sobie... Aha, cztery drewna. You have lost a battle. Dobra, tutaj trzeba koniecznie coś zlokalizować. Co mi zużywa? Tu jest Max, więc... Gdzie jest papiernia? Oj, muszę sobie zobaczyć, jak wygląda. Lucius' crusaders are ripping into our troops. My God, we will never survive this. Dobra, musimy poprosić Zahira, no ale musimy mieć... The enemy is advancing into your territory. No, jak tak dalej pójdzie, to... We're ready. Nie będzie tutaj... co zbierać. Tu mają duże szanse, więc walczą.
attack! Your orders? O ja cię, co tutaj się dzieje? The enemy is about to take one of your trade buildings. Dobra. Próba odnalezienia zużywacza drzew. Co mi tutaj zużywa te drzewa? To ja jestem ciekawy. Gdzie tu jest rzeka? Nie widzę rzeki. Nie widzę rzeki, ale jest tutaj jeszcze jedna możliwość. W tych takich budowlach. Nie, też tutaj tego nie ma. Drewno. Nie ma, no cóż, zostaje. Znaczy no. Nie poddam się na pewno, no tutaj będę walczył dalej, to jest oczywiste. Dobra, zwiększę sobie jeszcze tutaj produkcję. Nawet gdyby tu rzeka była, a jeszcze tu zobaczę, jaka sytuacja. Mały obóz wojskowy, tutaj pewien błąd zrobiłem, to jest tutaj duży problem, teraz to widzę. Tutaj spróbuję. One of your trade buildings has been reduced to rubble. No, chyba jest to jednak porażka. Ale nie, no nie poddam się, no najwyżej zginie. Powtórzymy najwyżej tą misję jeszcze raz. No jest to poziom trudny. Może powinienem tutaj szybciej reagować, ale pomalutku. You have been beaten in battle. Zobaczymy, jak się to tutaj skończy. Mam kłopot z drewnem i to jest tutaj problem. Mam niespodziewany kłopot z drewnem, co jest ciekawe bardzo. Nie wiem, czy jakaś budowla zużywa jeszcze drewno oprócz papierni? Aha, warsztat machin wojennych, no tak. Sam go zbudowałem i się dziwię. Dobra, tu go powstrzymamy, tu też. Także to jest ten problem. Dobra. Dobra, skupmy się tu jeszcze na... Spróbujmy sytuację uratować, chociaż będzie ciężko. Będzie ciężko. Mała stocznia, 10. Atakujemy. Pierwsza rzecz to oczywiście ta mała stocznia. To jest jedyne, co tu mogę zrobić. Haha, 15 lin. No to wesoło. To jesteśmy chyba przegraliśmy. No ale nie poddawajmy się jeszcze. Jeszcze się nie poddajmy. Lucius's troops are burning down the hemp plantations. One of your trade buildings has been reduced to rubble. Tragedia, powiem tak, jest to masakra. Ale jest to poziom trudny, tu trzeba się było z tym liczyć, na pewno. Jedyna tutaj szansa... Tu się trochę tym zajmę jeszcze, to jest tu ok. Czy w ogóle mogę produkować te liny? To jest pytanie. Czy tych lin przybywa, czy ubywa? Opróżniany jest ten skład, no. Czy tutaj gdzieś są te liny w ogóle? To jest tutaj zagadka teraz i pytanie. To jest tutaj pytanie, zagadka. O! You defeated an enemy unit. We
Spokojnie, najpierw tutaj muszę... Tak, tak, spokojnie, nad wszystkim panuję. No może nie panuję nad tym już w ogóle, ale... Jeszcze się nie poddałem, spokojnie. Spokojnie. 30-24 trebusz, mały obóz wojskowy. Dobra, to go zbudujmy gdzieś sobie tutaj. Ten trebusz. A w tym czasie może uda się zgromadzić. Może uda się w tym składzie. Zbudować mały statek handlowy, chociaż wątpię w to, powiem szczerze, już nie widzę tego w ogóle. W ogóle tego nie widzę. No, w tej chwili to już chyba... To już chyba wszystko już nie ma znaczenia, co tutaj się dzieje. To taki będzie jeszcze ostatni... Ostatnia próba. One of your buildings is being attacked. One of your trade buildings has been reduced to rubble. Dobra, jest źle. Powiem tak, jest bardzo źle. We're listening. As you wish. Tu się przenieśmy, to ostatnia taka nasza tutaj próba jeszcze. Może beznadziejna próba nawet, bym powiedział. Uporania się z tym. Nie wiem, czy w ogóle jest ten warsztat gdzieś tutaj. Dobra, już się rozkręca. Ale nie wiem, czy to pomoże, bo już powiem szczerze, trochę tutaj tracę nadzieję. Nie tak to planowałem. Ale pomalutku, może... Może jeszcze jest jakaś minimalna szansa tutaj na... Odbuduję tu szybko. Jak się uda jeszcze, chociaż... Może... Dobra, co tu jeszcze mamy? No, tu było, tu należało jeden statek zostawić sobie i po prostu odesłać go na południową stronę. To już teraz wiem, jakie... No, po prostu zobaczę, potraktuję to jako taką misję. O, 20, myślałem, że 15. Dobra, jeszcze tu dwa. Zabierz ten wózek. I może się uda. Jest. Mamy to. I spróbujmy teraz po prostu sobie zrobić. I wyślijmy go teraz. Dobra, wiadomość. Płynie. I zobaczmy, czy tu wytrzymamy, ale no myślę, że nie ma na to szans już. Dobra. Zobaczymy, czy faktycznie miasto upadnie, czy nie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy faktycznie się to uda. Chociaż nie, jest, nie uda się na pewno. Nie uda się na pewno. Także będzie porażka. Będzie porażka na 100%, już to widzę. Już na przyspieszonym mogę to... Przyspieszymy to nawet, ale...
Widzę, że nie jest dobrze. Jest porażka. An enemy has destroyed one of your trade buildings. Jest porażka. Zobaczmy sobie, jak wygląda porażka. To też nie ma tutaj co się bać. O! An enemy has destroyed one of your trade buildings. O, nie ma szans. Nie ma szans. Chwilę po prostu, ale to jest... Nie wiem, czy to jest realne. Na chwilę przerwę i wrócimy, jeżeli się uda. No i cześć, wracamy. Zostało... Przybyły okręty. Zobaczmy, czy to mi coś da. Czy misja zakończyła się? Nie była to najpiękniejsza rozgrywka, jaką grałem. Zobaczmy, czy misja jest zakończona. Tak, udało się. Udało się, ale nie była to najpiękniejsza rozgrywka, jaką tutaj miałem, powiem szczerze. Mogłem to lepiej zrobić, ale nie było tak źle. W sumie zobaczyliśmy, jak wygląda bitwa na ziemi. Jest to po prostu coś strasznego. No jest to jakiś w tym sens. Zobaczmy sobie, jaką tu mamy teraz następną planszę. Człowiek ma 7. plansza. To będzie... Też już wyzwanie, ale myślę, że będzie już takie standardowe. Tu powinno być już wykorzystane wszystko, co do tej pory się odbyło. Dzięki za uwagę, hej!